Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Selene Apoptosis. No i moi drodzy, tak jak wam powiedziałem już w poprzednim odcinku, niestety, ale YouTube jakoś nie lubi tej naszej serii. I mimo iż nie ma tutaj nawet zbytnio nadgorliwości erotycznych, tak to można nazwać, chyba tak. To jednak YouTube cały czas stara się mi wypersponować, że promuje tutaj jakieś dziwne podteksty. Czy wy widzicie takie podteksty? Bo ja ich nie widzę. Raczej wydaje mi się, że no faktycznie jest to jakaś kotka, którą się tam drapie za łóżkiem, ale tu bardziej chodzi o fabułę niż o jakieś erotyczne wstawki. No nic. Tak czy inaczej, no YouTube po 4 dniach przywrócił mi tą monetyzację i promowanie filmu, więc no zostajemy oczywiście w Selene Apoptosis. I myślę, że jeszcze kilka endingów sobie zdążymy zrobić, zanim ta seria pójdzie w niepamięć. Myślę, że przynajmniej poznamy główną fabułę tej gry. A tymczasem, moi drodzy, wróćmy oczywiście do rozgrywki. Podłoga była cholernie zimna. Tak zimna, że Ethan nieświadomie spojrzał w dół. No dobra, tu może delikatnie jakiś tam podtekst jest, minimalny. A kiedy znów spojrzał w górę, zobaczył cień. Bez wątpienia ten cień należał do kobiety. Nagiej kobiety. Ethan mógł wyraźnie zobaczyć czubki i sutku, gdy cień się odwrócił. Nic dziwnego. Bardzo zimno tu jest. Cień przesuwał się powoli wzdłuż ściany, unosząc się w prostokątnym basenie wypełnionym światłem księżyca. Ona tańczyła. Tańczyła, a szumiąca cisza w uszach Ethana była jej muzyką. Ethan obserwował ją, nie mogąc się poruszyć. Był sparaliżowany, tak jak wtedy we śnie. Ale on tego nie pamiętał. W tym momencie w ogóle nic nie pamiętał. W ogóle nie mógł o niczym myśleć. Co to jest? Poczuł swędzenie w oczach i chwilową chęć mrugnięcia. Przez ułamek sekundy widział tylko gęstą, lepką ciemność. A kiedy ponownie otworzył oczy, nie było już cienia. Świecący prostokąt przesunął swoje miejsce i teraz leżał na podłodze w kuchni, u stóp Ethana. Widział zimne, białe światło wpadające w szpary między płytkami na podłodze. Z jakiegoś powodu wziął głęboki oddech, a potem wszedł do prostokątnego światła. Nic się nie stało. Tak swoją drogą, coś miało się stać? Co on tak naprawdę widział? Czy on naprawdę coś widział? Wszedł głębiej do pokoju, znacznie odważniej. Chwycił karafkę i zaczął pić dużymi, chciwymi łykami. Woda spływała mu po brodzie i klatce piersiowej, uderzając w płytki na podłodze, wlewając się w wichrowki. Nie... To nie było złudzenie. Kuchnia była zupełnie pusta, a podłoga znów zrobiła się ciepła. Jednak nie było to złudzenie. Wszystko to błagało o racjonalne wyjaśnienie. Dlatego zdecydował, że rano powinien porozmawiać z Hope. Próbując ociec od kłopotów, co tam było napisane? Czy kiedykolwiek dałaś komuś klucze, wiesz, może przez przypadek? Że co? Bo Hope zamarła z kubkiem przy ustach i zamrugała kilka razy. Może kogoś wpuściłaś? Nie! Co to za pytania? Czuję, że ktoś odwiedza nasze miejsce. Co masz na myśli? To, co powiedziałem. Minęło już trochę czasu, odkąd zacząłem zauważać, że przypadkowe rzeczy znikają. A wczoraj ja...
Bob zmarszczyła brwi. Spojrzała na Ethana, jakby właśnie wyskoczyła mu z ust ropucha. Wczoraj ty... co? Powiedz to bez ogródek. Odpowiedz wymieniając. Oczywiście sobie zapiszemy grę. Tylko to nie tu. Klika prawym. Dobra, mamy to. Dobra, powiedz to bez ogródek. Widziałem kogoś w naszej kuchni zeszłej nocy. To była... kobieta. Bob zmarszczyła się na czole i poszła. Pochyliła się na krześle i zaśmiała się, odchylając głowę do tyłu. Ojej, co za pokaz! Okej, w porządku. Przyznaję się. Ukradłam twoją babeczkę. No ale... co miałam zrobić? Ostatnio prawie ci nie widuję, więc słodkie wypieki to moja najlepsza szansa na zabawę w nocy. Cholera. Nie zdawałem... Czemu mówi w męskiej formie? Nie rozumiem tego. Dobra, no to będę czytał tak jak jest. Cholera. Nie zdawałem sobie sprawy, że wciąż pamiętasz, że ta babeczka w ogóle istniała. Leżał w lodówce przez jakieś 3 dni? Paul spojrzała na Ethana, spodziewając się, że on też zacznie się śmiać. A jednak, on nadal wyglądał bardzo poważnie. Po raz pierwszy zauważyła, że białka jego oczu były różowe i pełne popękanych naczynek. Jej uśmiech powoli zniknął. No dalej. Może zostawiłaś gdzieś klucze bez opieki? Zawsze zostawiam klucze, gdy jestem w biurze, ale jestem prawie pewna, że wśród moich kolegów nie ma żadnych sprytnych kocich womywaczy. Ale powinniśmy zatrudnić kilku womywaczy, a gdybyśmy to zrobili, bylibyśmy w lepszym miejscu finansowo. To zrównoważy ryzyko bankructwa, które mamy za miesiąc. Jesteś pewna, że żaden z twoich kolegów nie zażartowałby z nas? No ja czytam, nie mogę tak, no. Nie mogę mówić w męskiej formie do niej. No chyba, że tu jest coś, wiecie, dziwnego. Chciałem zobaczyć, czy przypadkiem na monitorze nie mam jakiejś bruzdy, ale nie, to jest jej pieprzyk chyba. O, matko. Zażartował? Dobry Boże, Ethan, wyglądasz jakbyś miał zaraz zjeść mnie żywcem. Zamiast tego weź bułkę. Smakuje lepiej. Zaufaj mi. Hope przysunęła swoje krzesło bliżej Ethana i wzięła go za rękę. Proszę, kochanie, obiecaj mi, że zrobisz sobie przerwę po zakończeniu tego twojego projektu. Chodzi mi o to, że jeden psychol wystarczy w naszej rodzinie. Obiecujesz? Ethan nagle poczuł się jak totalny idiota. Zmęczony totalny idiota. Naga dziewczyna w kuchni? Tak. Na pewno. Prawdopodobnie przepracował się do tego stopnia, że zaczynał majaczyć. Może nawet chodził we śnie. Lekko ścisnął palce Hope. Obiecuję. Przepraszam. Jestem debilem. Prawdopodobnie przestałem dostrzegać różnicę między snem a rzeczywistością. Dlaczego nie zadzwonisz do Laury? Nie... psychiatra to ostatnia rzecz, jaką teraz potrzebuję. Mój błąd, jasne. Ale to już trochę okrutne. Teraz czego potrzebuję najbardziej, to ukończyć ten projekt. Potem wszystko, co jest w mojej głowie, zacznie się normalnie układać. Daję ci moje słowo. Nie bądź taki. To znaczy, i tak nie mam potrzeby rozpoczynania pełnoprawnej terapii. Czasami wystarczy porozmawiać o swoich zmartwieniach z profesjonalistą, aby poczuć się lepiej. Nie powinienem tak na ciebie naskakiwać. Rozumiem, że masz teraz wystarczająco dużo własnych problemów. Jak ci idzie na twoim nowym stanowisku? Paul poparła głowę na jego ramieniu i wzruszyła ramionami. Najwyraźniej jeszcze mnie nie wywalili. Poważnie, jeszcze tego nie rozgryzłam. Nowe obowiązki są ekscytujące, ale zawsze czuję, że jestem 10 razy wolniejsza niż powinnam. Na dodatek muszę się przygotować na tłuściutkie nadgodziny do końca miesiąca. Ethan pocałował ją w czoło, zamknął oczy i ścisnął grzbiet swojego nosa. Cóż,
Nie jestem szefem działu, ale mam podobne sprawy. A jak udaje ci się nie zawracać mi głowy głupimi pytaniami? Cóż, jem babeczki w nocy. Powinieneś spróbować. Hope kilka razy szturchnęła Itana palcem w policzek. W każdym razie, nie martw się. Nikomu nie dałam kluczy, a jedynym kocim sprytnym wymywaczem, którego wpuściłam do środka, był prawdziwy bezdomny kot. Teraz kiedy o tym myślę, minęły wieki, odkąd mieliśmy jakiekolwiek towarzystwo. Może powinniśmy... Kot? Jaki kot? Hope westchnęła i odsunęła się. Proszę, tylko się nie przeprasuj, okej? Przynajmniej jestem z tobą otwarta. Spokojnie, nie kręciła się to za bardzo. Hope, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Rozmawialiśmy? Aha, o czym? O tym, że to, czego ja chcę, nie ma znaczenia? Cholera, Hope, to jest moje mieszkanie, a ja... I teraz zostajesz tu sam? Hope dopiła herbatę kilkoma łykami. Muszę iść do pracy. Zatrzymała się przy drzwiach, nie odwracając się. Przepraszam za tego kota. Była naprawdę wychudzona i nie było mi jej żal. Uczuję też tobie, Ethan, bo jestem samotna. Tobie przepraszam. Naprawdę samotna. Tym razem Ethan poczuł się jak wściekły idiota. Stał od stołu i sięgnął po Hope. Hope, ja... Przestań. Zacznę płakać. To zajmie trochę czasu, ale ja nie mam teraz nic do stracenia. Do zobaczenia wieczorem. Do zobaczenia wieczorem. Nie wiedział, co jeszcze powiedzieć, więc poszedł za Hope przez korytarz jak cichy dzień. Myślał, że przyjdą do niego właściwe słowa, ale drzwi wejściowe zamknęły się, a on milczał. I ten westchnął. Żałował, że zdecydował się porozmawiać o nocnym koszmarze. Żałował, jak przebiegła rozmowa. Współczuł sobie. I współczuł Hope. W końcu Ethan był tego doskonale świadomy. Naprawdę nie spędzał z nią wystarczająco dużo czasu. Początkowo z powodu projektu agencji. Teraz z powodu pytania, na które wciąż nie mógł znaleźć odpowiedzi. Przyszła pora, aby to zakończyć. Ma zamiar zaparzyć kawę. Potem otworzy laptopa i napisze jakąś odpowiedź. Nie będzie to dokładne. Ale naprawdę pora zakończyć ten maraton pracy. W końcu nawet nie dostaje pieniędzy za swój spędzony przy tym czas. Ethan skinął głową w stronę zamkniętych drzwi i odwrócił się, gotowy do wykonania swojego planu. Wtedy ją zobaczył. Tylko na ułamek sekundy, ale do cholery zobaczył ją. W drzwiach jednego z pokoi błysnęła czarnowłosa dziewczyna. Nawet nie błysnęła, a przeleciała. Niczym... Usta Ethana zaschły. Taka dygresja, moi drodzy. Zauważcie, że nasz główny bohater, którego kontrolowaliśmy z samego początku, nie widział jej jako kotki. Znaczy, widział ją jako kotkę, a nie jako kobietę. Tutaj Ethan za to widzi dziewczynę. A Hope wpuściła tylko kotkę. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy być może Ethan widzi naszą kotkę jako właśnie dziewczynę? Ciekawe. Cień. Oczywiście w pokoju nie było nikogo. To zaszło za daleko. Ethan posunął się za daleko, ale nie mógł zawrócić pomimo tego, że chciał. Nie zrobił sobie nawet kawy.
Chciał się pozbyć tego pytania, wyspać się dobrze i zapomnieć o wszystkim. Zapomnieć o cieniu, który postanowił potańczyć sobie w jego kuchni. Zapomnieć o bladej sylwetce, która wędrowała po jego mieszkaniu. Zapomnieć, że w tej chwili ktoś patrzy mu w tył głowy, a to spojrzenie sprawia, że jego skóra jest tak zimna, niczym podłoga w kuchni zeszłej nocy, a włosy, każdy jeden stoi na wprost. Ethan zacisnął zęby. Nie ze złości, ale z jakąś nową emocją, której nie potrafił nazwać. Krew szumiała w jego uszach coraz głośniej. Po napisaniu odpowiedzi wszystko się skończy. To się skończy. Otworzył laptopa. Ręce mu się lekko trzęsły i kładł palce na klawiaturze, kiedy zadzwonił telefon komórkowy. Ethan przeraził się. Przez kilka sekund patrzył, jak wibrujący prostokąt ze szkła i plastiku pełzał po stole. Nie. Nie odpowiadaj. Nie rób tego. Nagle chwycił telefon i wcisnął przycisk akceptacji. Sam Ethan nie wiedział, jak to się stało. Po prostu to zrobił. To wszystko. Przycisnął telefon mocno do swojego ucha. Czekał na ochrypły, bulgoczący głos, który zawoła jego imię i powie mu, żeby się odwrócił. Bo co innego może wydarzyć się w takiej sytuacji? Ethan! Hope? Spodziewałeś się kogoś innego, głupku? Dobra, przepraszam. Czuję się strasznie niespokojna i zaczynam mówić bzdurę. Tak, ja też jestem niespokojny. To była prawda. Po prostu... Słuchaj, czy ja cię teraz rozpraszam? Jesteś i bardzo się z tego cieszę. Mów dalej. To dobrze. Słuchaj, nie wyszło nam dobrze przy śniadaniu, prawda? Przepraszam, jestem okropny. Nie, to ja przepraszam. Oboje mamy teraz ciężko, więc spróbujmy nie walczyć, dobrze? Dobry pomysł. Dlaczego nie wyjdziemy gdzieś dziś wieczorem? Może nawet do spożywczaka? Jeśli o mnie chodzi, liczy się samo wyjście. Oszaleję, będąc tak zamkniętą. O, więc to właśnie doprowadza mnie do szału. Powinniśmy częściej wychodzić po cukinię razem. Więc co o tym myślisz? Dobra, dziś wieczorem wykupimy całą cukinię. Hope zaśmiała się. Ethan nagle zdał sobie sprawę, że krew nie brzęczy mu w uszach. Nikt nie patrzył w tył jego głowy. A gdyby się odwrócił, zobaczyłby tylko skarpetki Hope, które ponownie zostawiła na krześle. Hope. Kocham cię. Ja też cię bardzo kocham. Widzimy się wieczorem. Po zakończeniu rozmowy odwrócił się. Na krześle leżały skarpetki. To oznaczało, że wszystko było w porządku. Wrócił do swojej mailowej poczty i dopiero wtedy zauważył kilka nowych wiadomości. Dwie z nich pochodziły od jego kontaktu. I ten wahał się. Zdecydował już, jak postąpi w tej sprawie, więc nie było nic złego w spojrzeniu. Nie poczuł żadnej winy. W końcu zrobił już o wiele więcej niż powinien. Oczywiście ratuje życie tym, którzy chcą sprzedawać książki wspominające o historycznej dokładności, ale jak ktoś nie ma zamiaru odpowiednio za to zapłacić, to co? Nie musi wykonywać doskonałej pracy za darmo. Do diabła. Przecież on nawet nie pracuje za darmo. Tak myślał Ethan. Następnie otworzył swoje dwie nowe wiadomości i zmienił swoją, bardzo rozsądną, decyzję.
Jego kontakt pytał, jak szybko otrzyma odpowiedź. W końcu się wydarzyło. To on był bardzo uprzejmy i przepraszający. Nie spodziewał się niczego, ale naprawdę potrzebował pomocy kogoś kompetentnego. Według e-maili nie radził sobie zbyt dobrze. Biedak cierpiał na bezsenność od szalonego czasu i wydaje się, że on także zaczął sobie wyobrażać. To było tak, jakby Ethan widział siebie z zewnątrz. Nagle zrobiło się bardzo przykro z tego powodu. Oczywiście wcześniej zaczął mu współczuć, ale teraz Ethan poczuł ostrą, gorzkliwą litość. Uświadomił sobie, że jeśli pomoże znajomemu, pomoże sobie. Ale jeśli teraz się cofnie, jaka jest wartość specjalisty, który boi się małego wyzwania? Jak powiedziała kiedyś Hope, drabina kariery jest zrobiona z ciernia. Oczywiście nie pracował już w biurze, ale rozwój zawodowy wymaga dwa razy więcej wysiłku, jeśli jesteś samozatrudniony. Poza tym, Ethan miał Hope. Hope, która nigdy tak łatwo się nie poddaje i zapomina o skarpetkach na krześle. Hope, która bardzo go kocha. Hope, która pójdzie z nim dziś wieczorem do sklepu, bo takie zamknięcie może doprowadzić do szaleństwa. To musi być to, co działo się z nim teraz. Co z nim? Teraz dzieje się z jego znajomym. Ethan musiał mu pomóc. Nie z powodu pieniędzy, ale dlatego, że mógł. Ponieważ było to słuszne. Oboje skończą swoje projekty, a potem dobrze wypoczną. Mogą nawet wyjść razem na piwo, albo dwa. Tak pomyślał Ethan i wrócił do pytania z nowo odkrytą siłą. Strony książek nie szeleściły w odległym kącie pokoju. Cienie nie blakły, nie błąkały się po krześle i na pewno nikt nie patrzył mu w tył głowy aż do wieczora. A wieczorem wróciła Hope. Hope podniosła głowę znad magazynu i oparła się o podłokietnik. Miałeś telefon od agencji. Ethan właśnie wrócił spod prysznica. Zamarł w miejscu, ściskając ręcznik w pasie. Coś zimnego poruszyło się nieprzyjemnie w jego żołądku. Projekt. Zupełnie zapomniał o projekcie agencji, a minęły ponad 2 tygodnie. Deadline był bardzo blisko. Ruszył do telefonu, ale Hope leniwie machnęła ręką. Nie martw się, odebrałam. Co im powiedziałaś? Powiedziałam im, że przestałeś jeść, spać i kochać wszystko inne niż praca, więc otrzymają ładne i błyszczące pliki. Całkiem dobrze im powiedziałam, hm? Tak. Nigdy więcej nie odbieraj moich telefonów, ok? Hope wzruszyła ramionami. Ok. Ale przecież to ty prosiłeś mnie, żebym odbierała telefony w możliwej chwili. Tak, wiem. Kiedy dopiero zaczynałem dla nich pracować, ważne było, aby zobaczyli, że zawsze jestem w zasięgu. Teraz, gdy przeszedłem przez okres próbny, nie ma już sensu narzucać tego na tobie. Dzięki za krycie mnie. Nie ma problemu. Jeśli ktoś do ciebie dzwoni, a ja nie jestem zbyt leniwa, żeby odebrać telefon, mogę nadal kryć twoje plecy. Nie, naprawdę nie powinnaś. Ten projekt jest... komplikowany. Wolałbym sobie z tym sam poradzić. Ethan zesztywniał. Pytanie gdzie? Nigdy nie uważał się za dobrego kłamcę, ale Hope wydawała się niczego nie zauważać. Westchnęła, udając zdenerwowaną i przewróciła oczami. Więc teraz... chyba wyrzucają mnie z nieopłaconego stanowiska sekretarza bez żadnych zaszczytów ani rekompensat. O Jezu, to było dziwne zdanie, w szczególności, że nie ma ani przecinków, ani nic. Nielogiczne, czekajcie, muszę się napić kawy. Bo już mi trochę w gardle zaschło od tego czytania. O, od razu zupełnie inny dźwięk. No i tak ma być. Kapitalizm z się. Ethan pochylił się, założył pasmo blond włosów za jej ucho i spojrzał w jej oczy. Oj, naprawdę, te niektóre teksty są tak się napisane, tak gramatycznie mi się nie zgadzają, że ja czasem aż sam już, wiecie, zmieniam te teksty. Mimo iż sens jest ten sam.
ale czasem muszę coś dodać chyba od siebie. Jego dłoń pozostała na policzku Hope. Twoja pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Dłoń Hope powędrowała do jego dłoni. Zamknęła oczy. Wiem. Nie zrobiłbym tego bez ciebie. Czy to coś nowego? Pocałowali się. Kiedy Hope się odsunęła, wyglądała na zadowoloną, z chytrym uśmiechem na ustach. Wciąż masz ochotę na wyjście do sklepu? Nie jestem pewna. Sięgnęli po siebie ponownie, ale telefon wydał przenikliwy dźwięk. Po dzisiejszej rozmowie telefonicznej, Ethan wyłączył tryb cichy. Więc... Moja gildia mnie potrzebuje. Ethan krótko przycisnął usta do jej czoła. Hope wyschnęła i klepnęła go w tyłek. Jeśli Bóg istnieje, to naprawdę chcę, żebyśmy poszli kupić trochę cukinii. Pójdę się ubrać. Telefon był od agencji. Potrzebowali więcej szczegółów i dat. Ethan wyszedł na korytarz i starał się, aby brzmiało to tak wiarygodnie, jak tylko potrafił. Tak, rozumiem, że termin jest bardzo bliski. Nie, w pracy nie było żadnych poważnych problemów. Tak, wyślę wszystko na czas. Kiedy w końcu rozmowa się zakończyła, szyja i twarz Ethana były już zarumienione. W końcu był kiepskim kłamcą. Ethan musiał złapać oddech. Kiedy wrócił do pokoju, Hope sięgała po laptopa. Co ty robisz? Hope spojrzała na niego przez ramię. Tym razem wyglądała na zaskoczoną. Nic specjalnego. Po prostu chciałam wydrukować kilka kuponów rabatowych. Jakiś problem? I tam zostawił kilka otwartych plików i kart. Nie miały nic wspólnego z projektem agencji i nie chciał, żeby Hope je widziała. W końcu widziała wystarczająco dużo o jego projektach, by służyć jako swojego rodzaju sekretarka. O wszystkich projektach, wyjątkiem tego, którego Ethan nie powinien był podejmować, ponieważ nie został opłacony. Może jego obawy były irracjonalne. Może Hope nie będzie miała pretensji. Ale Ethan poczuł się zawstydzony i nie chciał ryzykować po tym, co wydarzyło się tego ranka. Mam tam dużo niezapisanych plików. Mogę utracić niektóre ważne dane. Mogę sam wydrukować te kupony. Ethan poczuł, jak ciepło znów rośnie w jego szyi i policzkach. Hope patrzyła na niego przez kilka sekund. Ethan nie mógł odczytać wyrazu jej twarzy i to go przerażało. Był gotów usłyszeć wyrzuty, nawet zgodził się z nimi w swoim umyśle, ale Hope po prostu odeszła. Oczywiście. Wyślę ci je na maila. Większość drogi do sklepu spędzili w napiętej ciszy. Kilka razy Ethan o coś zapytał, żeby upewnić się, że Hope nadal z nim rozmawia. Odpowiedzi Hope były bardzo suche i nawet nie próbował żartować. Nie jest tak źle, powiedział sobie Ethan. Wcale nie jest tak źle. Jeśli będziesz to powtarzać, możesz kupić trochę czasu, ale w końcu niepokój zwycięży. Zawsze zwycięża. Umysł Ethana szybko zorientował się, że właściciel próbował to oszukać, go oszukać i wypił gumę do rzucia. W tym momencie Ethan wpadł w lawinę myśli, z którymi nie chciał mieć do czynienia. Zresztą w swoim obecnym stanie nie mógł. Coś trzeba było zrobić. Coś trzeba było powiedzieć. Ale co? Może mimo wszystko powinien coś zrobić. Ethan wyobraził sobie dotykanie palców Hope i natychmiast zobaczył, jak Hope cofa dłoń, jak jej oczy błyszczą i jak otwiera usta, by zadać pytanie, na które Ethan nie miał odpowiedzi. Musieli porozmawiać w ten czy inny sposób. Ethan nie wiedział, od czego zacząć, nie zagłębiając się jeszcze głębiej. Myślał o tym przez całą drogę, ale do niczego nie doszedł.
ogromny supermarket w sąsiednim bloku. Miejsce, które od dawna nazywali sklepem, tętniło życiem mimo dość późnej pory. Gdy tylko weszli przez duże szklane drzwi, napięcie zaczęło ustępować samoistnie. Wózków nie było wcale, ale Ethan odkupił jeden w zamian za kupon. Ob pokazała mu uniesione kciuki z wyrazem na twarzy w stylu nieźle, całkiem nieźle. Ob z entuzjazmem spakowała ogromny, kolorowy, całkowicie absurdalny kubek, a Ethan natychmiast zgodził się, że muszą go kupić. Próbowali znaleźć parę do kubka, ale wysiadujący pracownik supermarketu powiedział, że to ostatnia sztuka. Wysiadujący pracownik, okej. Byli trochę rozczarowani, ale przynajmniej coś mieli. Poszukiwanie kubka było tym, co w końcu poprawiło sytuację. Teraz trzymali się razem, szukając swoich ulubionych smakołyków i dyskutując o tym, które płatki śniadaniowe są najlepsze. Tak było, dopóki nie dotarli do działu mięsnego. Pójdę wybrać coś, zanim wszystko zostanie wykupione. Hope przytaknęła z roztargnieniem. Utknęła przy jednej z dużych lodówek na środku korytarza. Okej, będę na ciebie czekać. Półki z mięsem były do połowy puste, jak zawsze o tej porze. Ethan miał nadzieję, że znajdzie stek lub trochę mięsa mielonego. Jednak szybko zapomniał o obu. Przy jednej z półek stała dziewczyna. Ethan nie widział jej twarzy. Widział tylko jej blade plecy pod białą sukienką na cienkich ramionczkach, a także jej potargane ciemne włosy. Policzek Ethana szczypał z zimna, jakby jego twarz leżała na jednej z chłodzonych półek. A dokładnie między żeberkami wieprzowymi, a samotnym steku z antrykotu na czarnej tacy z pianki poliestrynowej. Czy to ona? Ethan zrobił kilka niepewnych kroków do przodu. Potem cofnął się, prawie przewracając starszą panią. Nie mógł nawet przeprosić. Wyciął pierwszą rzecz, jaka przyszła mu do głowy i obrócił się wokół najbliższego rzędu półek. Próbował nie uciekać. Ponieważ wyglądałoby to zbyt głupio, wyjaśnił sobie Ethan, gdy doszedł do końca rzędu i wyjrzał zza róg. Dziewczyna nadal wybierała mięso. To, co teraz robisz, też nie jest głupie? Na pewno jest, zgodził się ze sobą Ethan. Zimno nie parzyło już jego policzka, a dziewczyna wydawała się całkiem zwyczajna. Z wyjątkiem tego, że była ubrana zbyt lekko jak na obecną pogodę, ale to nadal nie było uważane za przestępstwo w żadnym ze Stanów. Ethan uśmiechnął się do swoich myśli. Ogólnie dziewczyna była dość atrakcyjna, a jej lekki ubiór pozwalał w pełni to docenić. Jej wąska talia przeobrażała się w uwodzicielską krzywiznę bioder, a pod białą tkaniną można było dostrzec zaokrąglone pośladki. Dan? Co? Pytałam się, co wziąć. Brokuły czy brukselkę? Hope stała nieruchomo z dwoma kolorowymi plastikowymi torbami w dłoniach, patrząc pytająco na Ethana. Zamrugał kilka razy, mrużąc oczy, jakby właśnie wyszedł na jasne światło z zaciemnionego pokoju. Kiedy on zdążył wrócić do Hope? I dlaczego trzymał butelkę sosu Tysiąca Wysp w ręce? Ja nie wiem. Był trochę oszołomiony. Wszystko w porządku? Tak. Tak, nieważne. Przepraszam, po prostu zamyśliłem się. Hope starała się nie patrzeć w kierunku, w którym Ethan wpatrywał się natarczywie. Naprawdę próbowała, ale czasami próba nie wystarczy bez względu na to, ile wysiłków to wkładasz.
tym momencie od półek z mięsem odchodziła ciemnowłosa dziewczyna z jasno-białą sukienką. Musiała w końcu dokonać wyboru. Okej. Przez chwilę Ethan myślał, że obie kolorowe plastikowe torby zaraz będą miały zamiar uderzyć w twarz. Ale Hope tylko się uśmiechnęła i wrzuciła je do wózka. Ethan usłyszał tylko, jak głośno chrzęstnęły, uderzając o dno. Cóż, weźmiemy oba. Różnorodność jest przyprawą życia. Oczywiście nie kupili cukinii. Czym jest mężczyzna bez cukinii? Jaki achievement? Tej nocy miał kolejny sen o białym pokoju. Ściany wciąż lekko drżały w zimnym świetle. Wszystko w pokoju, łącznie z powietrzem, emanowało cierpieniem, budując napięcie w oczekiwaniu na to, co miało się wydarzyć. I coś naprawdę miało się wydarzyć. Nie ma co do tego wątpliwości. Ethan nagle zdał sobie sprawę, że patrzył na pokój z dziwnego kąta. Wydawało się, że na czymś stoi, ale nie czuł nic pod stopami, żadnego wsparcia. Próbował spojrzeć w dół, ale widział tylko migotliwe z powietrze. Boże, co znaczy migotliwe powietrze? Nie miał nóg ani niczego ponad brakującymi nogami. Jakby go tam nie było. A raczej był. Migotliwym powietrzem, wyszczerbionym sufitem i ścianami, które wciąż drżały. Był czerwoną kanapą stojącą trochę z dala od środka i kilkoma nietypowymi białymi drzwiami na przeciwległych ścianach pokoju, których nie było tam ostatnim razem. I nie powinno ich tam być. Teraz nic nie można na to poradzić. Pojawiły się drzwi i teraz nic nie można na to poradzić. Światło przygasało, teraz zauważalnie pulsując. Wciąż emanował z pokoju w całości, odbijając się od białych ścian, ale przede wszystkim od bliźniaczego stanika. Co? Od bliźniaczego stanika na ścianie między dwojgiem drzwi, których miało nie być. What the fuck, co to znaczy stanika na ścianie? Z jakiegoś powodu Ethan próbował złapać rytm światła swoim oddechem. Ale nie mógł. Na sofie siedziały dwie postacie. Jedna jasna, druga ciemna. Ciemna postać wlazła do pokoju przez jedne z drzwi. I ten nie mógł odgadnąć, które z nich. Tym sprawiedliwym była Hope. Co? Tym z prawej była Hope. Niesprawiedliwym. Jezu, naprawdę? To pewnie to było tym right, nie? W sensie tym w porządku. A to tłumaczyliśmy sprawiedliwy. Ja pierdolę. Hope, co ty tu robisz? Nie możesz tu być. Musisz odejść natychmiast, albo coś się wydarzy. Impuls światła stał się szybszy. Ciemna postać ruszyła w stronę Hope i wsunęła jej blond pasmo włosów za ucho. Wszystko działo się bardzo wolno, jak pod wodą. W tej ciemnej postaci było coś dziwnego. Coś w niej było nie tak, ale Ethan nie mógł zgadnąć co. Ciemna postać pochyliła się w stronę ucha Hope i zakryła jej usta dłonią, a Hope zaś pochyliła się w jej stronę i słuchała jej bardzo uważnie, jakby mieli między sobą wspólny sekret. Coś miało się wydarzyć. Obie spojrzały na Ethana, chociaż Ethana tu nie było, a raczej nigdzie go nie było, ponieważ nigdy nie istniał żaden biały pokój. Wtedy jedna z nich się uśmiechnęła.
Palce ciemnego cienia ześliznęły się po brodzie Hope. Ciemnego cienia. Miękko zaokrąglonął trajektorią. Nie patrzyły już na Ethana, tylko na siebie. Bardzo uważnie i powoli wdychały światło. Okej. Okay. Robi się ciekawie. Ciemny cień pogłaskał policzek Hope, ale gdy się zderzyły, między ich uchylonymi ustami nie było widać światła. I ten zobaczył błyszczące krople śliny na ich ustach. Ciemna postać kobiety oblizała usta i uniosła język, by zrobić miejsce dla drugiego czarnego węża, który wyszedł z jej ust. Wąż zakołysał się, posmakował powietrza swoim własnym językiem i wyciągnął się do Hope. Hope zamknęła oczy. Teraz wąż głaskał Hope po jej policzku, długi i czarny. Kółko spiralnie, węże przecież zawsze robił wszystko spiralnie. Jednak okazało się, że nie było węża. Była to tylko czarna wstążka, trująca wstążka pokryta łuskami. Hope sięgnęła po opaskę, która zakrywała jej oczy, a ciemna dziewczyna sięgnęła po jej dłoń, a ich palce splotły się, a światło z pomiędzy ich ust stopiło się, jak to zawsze bywa, o zachodzie słońca. Puls pokoju stał się szybszy. Jedna z lamp uległa zaciemnieniu. Ma wiele twarzy, ta wskazówka. Ciała dwóch dziewcząt zlewały się na czerwonej sofie, a jego własne ciało trzęsło się i kurczyło. Więzadła, zastawki, kości, naczynia w miejscach, w których zbliżały się bardzo blisko zniszczonej czerwonej tapicerki. Jego tętno przyspieszało. Szybciej. I szybciej. I wtedy coś się wydarzyło. I ten się obudził. Oddech bulgotował mu gardle. Sufit nad nim płonął niezmierzoną ciemnością, a poniżej żołądka poczuł palący żar. Jego napalenie było tak intensywne, że Ethan musiał zakraść się do łazienki i zwykł umawiać jego stary, musiał to wydusić. I to nie tylko raz, ale aż dwa. Potem Ethan wyłonił się nad zlewu i przez dłuższą chwilę patrzył na siebie w małym prostokątnym lusterku. W pewnym momencie jego usta zaczęły drżeć. Ethan nie czekał, żeby zobaczyć, dokąd to zmierza. Splunął do zlewu, spuścił wodę, a potem zgasił światło. Dobra. Moi drodzy, ale myślę, że to już by było dzisiaj na tyle, bo delikatnie mnie coś gardło boli. Nie wiem czemu. Czy od tego czytania tak długiego? Być może. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground of Ashiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Selen Apoptosis. Trzymajcie się. Hej, hej.